Olek dzisiaj obchodzi. Olek, uspokój się. Olek! Siemka, witajcie w kolejnym filmiku. Dzisiaj jestem z Olkiem, z moim bratem, którego możecie już z poprzednich filmików znać. Parę filmików razem nagrywaliśmy. Cześć. I dzisiaj nagrywamy razem Brother Attack. Stwierdziłam, że Olka urodziny, 11. Jest to świetna okazja, żeby nagrać razem filmik. Tak jak powiedziałam, dzisiaj ogólnie jest 7 stycznia i dzisiaj Olek obchodzi swoje 11 urodziny, także w komentarzach możecie pisać mu wszystkiego najlepszego. Aha, i jeszcze zaczekajcie z nami, zostańcie z nami do końca, ponieważ mamy mały bonus, ale jaki to zobaczycie właśnie pod koniec filmiku. Pytanie pierwsze, ile ma lat? 11. Dzisiaj obchodzisz 11 urodziny, a ja? Ty masz 14. No w tym roku. No. Pytanie drugie, jak siebie nazywamy? Po prostu chyba po imieniu, nie? No. Drażnimy się nawzajem jak? No, na pewno się drażnimy. Jak zawsze. Nie? Bardzo. My się bardzo często kłócimy. Nie ma dnia, kiedy byśmy się nie kłócili tak naprawdę. O takie naprawdę drobnostki, jak albo ja się uczę, albo coś robię, robię filmik, czy oglądam jakiś, to Olek mi wchodzi. Tylko wejdę do pokoju. Tak, no bo mnie to wkurza, bo zaczynasz kopać piłką. A znowu jest tak, że jak on do mnie wchodzi, to jest dobrze. A jak ja do niego wchodzę, to on zaczyna się drzeć, że ma być w tego pokoju. Jakieś pamiętliwe kłótnie. Takie pamiętliwe, takie najbardziej, Olek, które się kiedyś pokłóciliśmy. Za to, że ja stałem na rękach przy ścianie tam i Zuzia, znaczy ja przechodziłam, a Zuzia właśnie stała na rękach przy ścianie i walnęła mnie nogą. Co? Ja tego nie pamiętam. Ja musiałam nawet przykładać. Ja tego nie pamiętam, a pamiętam jeszcze była jedna kłótnia. Albo że... jeszcze, że ja niby mówiłaś rodzicom, że ja rozwaliłem ten wózek dla lalek. Zuzia, to chciałam powiedzieć teraz. A bo się okazało, że to Zuzia. Nie, no bo ja przypadek rozwaliłam. Ja płaczem. A rodzice myśleli, że to Olek. I ja w sumie się tak nie przyznawałam, bo albo pamiętam, jak na przykład zamieniliśmy, robiliśmy sobie takie akcje, że zamienialiśmy się pokojami na przykład na tydzień i braliśmy parę ubrań i parę rzeczy i zamienialiśmy się pokojami. I wtedy na przykład ja spałam u Olka, a Olek u mnie i pamiętam, się kiedyś coś tam pokłóciliśmy. Że nie chcę już być w tym pokoju. Tak, że nie chcę być, Olek nie chciał być już u mnie, a ja właśnie u niego chciałam, bo u niego się fajnie odrabiało lekcje wtedy. Czy macie takie same ubrania lub rzeczy? Nie. Nie, Olek jest chłopakiem, więc raczej taki sam. Ale zabrała się. Ale nie, niektóre mamy. Jak mamy spodnie narciarskie, to mamy takie same, tylko że w różnych rozmiarach. Tak. Bo są czarne, ale są uniwersalne. Zuziam... Stare zdjęcia razem. O Jezu, na to co nie byłam przygotowana. W przedszkolu miałem zdjęcie, że siedziałam. A to jest salon, to zaraz pokażę wam. To idę. To jest chyba jedno z takich starszych, które są takie już razem, że widać, że to my, nie? A nie takie noworodki. No trochę. To jest takie. Bo już to zdjęcie jest cudowne. Znaczy tutaj jesteśmy do siebie trochę podobni. Taki pulpecik. W ogóle Olek mi tutaj Eduardo z Second Jolly's przypomina. Trochę nie wiem czemu. Kto jest w czym lepszy? W piłce nożnej, w każdych Olek. Sportach. Tak, Olek jest we wszystkich sportach. Ja wam już nawet mówiłam, że ja nie przypadam za sportem. Więc Olek jest we wszystkich sportach lepszych. A jestem lepsza w nauce za to od niego. Tylko, więc jestem lepszy. Tak? Mm-hmm. No jasne. Umiem się lepiej ubierać, lepiej tańczyć. Przepraszam bardzo, co? Lepiej tańczysz, gościu, ja tańczyłam 6-7 lat w zespole, a ty mi gadasz tu, że ty lepiej tańczysz. No bo trzeba się rozluźnić właśnie. Co oboje lubimy? Słodycze. Lubimy sporty. Nie, nienawidzę sportu, przed chwilą to powiedziałam. Oboje lubimy też oglądać filmy. Zabij i seriale. I YouTube'a oboje uwielbiamy tak, oglądać. To na pewno to oboje robimy. I czasami to, nawet się zdarzy, że razem lubimy obejrzymy. Robić? Przestań, czeka, ja tak ja robię. To zrobię. Ja, ja tak robię. Co cię denerwuje w siostrze bracie? Siostrze mnie denerwuje wszystko. Oprócz. Oprócz czego cię denerwuje? Że nagrywam na YouTube. I to cię nie denerwuje tylko na mnie? A mnie denerwuje że jestem fajniejszy od ciebie, że... Nie, Olek, nie o to chodzi. Denerwuje mnie to, że jesteś taki, że ogólnie strasznie na mnie krzyczysz. Mnie w ogóle nie szanujesz. Potrafisz mnie wzywać odpryszczatej. Nie rób tak. Ale nie wzywam. Wyzywałeś byłem, mnie kiedyś. Byłem młodszy. To było jeszcze rok temu. No ale, no właśnie, byłem młodszy wtedy. Że mnie właśnie wyzywał, że mnie nie szanujesz.
i że jak tylko chcę wejść do ciebie do pokoju, czy ci mówię, że cię kocham, czy chcę cię przytulić, to ty od razu krzyczysz na mnie, a ja ci nie... Wytniesz to. Dobrze. Wytniesz. Dobra, wytnę to. Bo coś chcesz. A jak nie wytniesz, ja to obejrzę. Jak tego to... nie wytniesz, to ja... Właśnie oglądasz mnie? Nie, ale jak... Ale mnie subskrybujesz? Nie. Tak. I ostatnie pytanie, jakie mamy obsesje? Ja lubię grać w piłkę. Ale to mówimy nawzajem sobie. A, ty masz obsesję na punkcie książek. Jak się ten książkę czyta, to nie da się do niej wejść. A... Albo ja jestem też taka, ale to wszystkich denerwuje, że ja mam obsesję, że jak ktoś jest u mnie w pokoju i wychodzi, to musi zamknąć za sobą drzwi. A Olek ma takie obsesje, że non stop gra. On potrafi od rana do wieczora, on potrafi wstać o 5 rano tylko po to, żeby grać w FIFA. Tak. I on po prostu siedzi cały czas z Fifą, którego pozdrawiamy, bo to jest taka ksywka. No po prostu non stop siedzą i grają w FIFA. I siostrę też, Wiktorię, pozdrawiam. I po prostu cały czas siedzą i albo grają w Agario, albo po prostu dzień w dzień. Nie ma dnia, kiedy on by nie grał w coś na PlayStation tydzień. Albo na komputerze. Dzień w dzień. Nie, tylko i na tablecie też po nocach. Na tablecie nie, bo się zacina, no telefon. No ale to i tak oglądasz i grasz. A jak nie możesz grać na play w tygodniu, to grasz znowu na laptopie w Agario. I teraz przyszedł czas na bonus. W sumie to tak na spontana wymyśliliśmy. Akurat mieliśmy... Ja to wymyśliłem, co ty wygrałeś, że ty. Dobra, ty to wymyśliłeś. Mieliśmy akurat takie cukiereczki. Szoki. Są bardzo kwaśne. Pewnie znacie. Wiedzieliśmy, że żeby było śmieszniej, to właśnie to zjemy, bo ja my robimy głupie miny wtedy. Okej, mamy już, Boże. Na sam zapach mi, ja po prostu już zaczęłam robić tę minę. Także to byłby koniec filmiku. Mam nadzieję, że Wam się spodobał. Jeżeli tak, to oczywiście prosimy o kciuki w górę. Subskrybujcie, komentujcie. No i do zobaczenia w kolejnym filmiku. Pa, pa!